Nieczęsto zaczynam od historii, ale wyobraźcie sobie młode małżeństwo, Piotr i Karolina, niecały rok po ślubie i w ciągu tego roku nadchodzi dzień urodzin żony. I Piotr jest człowiekiem, który bardzo lubi zegarki, takie zegarki na rękę, koperty, kształty, różnego, jaki kształt jest tych cyferek, cyferblaty i tak dalej. A jego żona bardzo lubi książki. Nawet mu wspominała o tym, że wyszła nowa książka z serii Zwiadowcy i 15 część jest już w księgarniach i zbliżają się te urodziny i no i ten Piotr tak sobie myśli sobie, jaki prezent kupić żonie. No i tak właściwie nie za długo myślał i wymyślił, że kupi jej zegarek. I kupił jej zegarek. Mówię to i to koniec jest, słuchajcie, po to, żeby powiedzieć o nas, o chrześcijanach i o naszej relacji do Boga. Co my Bogu przynosimy? Czy Mu przynosimy coś, co nam się podoba, co my lubimy? Czy Mu przynosimy coś, co Jemu się podoba? Co On chce, żebyśmy Mu przynosili? Nie? Także o tym będzie dzisiejsze zwiastowanie. I okej. I chciałbym, byśmy też rozumieli to, że tak jak jest Kościół chrześcijański na ziemi i są różnego rodzaju denominacje tego Kościoła, to chrześcijanie w różny sposób oddają Bogu chwałę. Niektóre denominacje, niektóre spotkania nabożeństwa są bardzo liturgiczne, są szaty, jest taka liturgia rozbudowana, zapisana i na każdą niedzielę rozpisana, co jakie fragmenty i to jest powtarzane co roku albo w trzyletnim takim systemie. W innych społecznościach w zasadzie trudno znaleźć jakiś porządek. Jedne społeczności śpiewają tylko psalmy i to śpiewają a cappella, inne z kolei śpiewają, mają na nabożeństwie rodzaj koncertu. Co jest tym, co Bogu oddaje chwałę? Prawda? Co jest sposobem takim, który się Bogu podoba na to, by Go uwielbić, który Bóg przyjmuje? Nie każdy z nas, kiedy mówi uwielbiam Boga, ma na myśli to samo. Nie każdy z nas, kiedy mówi chce czcić Boga, ma na myśli tę samą rzecz. I właśnie ja dzisiaj chciałbym, byśmy albo sobie przypomnieli, albo sobie uświadomili, jakie są wytyczne, które możemy znaleźć w Słowie Bożym na temat tego, czym jest uwielbienie, które jest Bogu miłe i w jaki sposób Duch Boży działa, czy w jaki sposób Duch Boży ma swój udział w tym, że człowiek uwielbia Boga w taki sposób, że Bóg to uwielbienie przyjmuje. Od czego zacząć? Zacznę od tego, że od samego początku, kiedy mamy zapis historii ludzi w Starym Testamencie, jest powiedziane, że to Bóg określa to, co Mu się podoba. Pamiętacie, że nawet wtedy, kiedy jeszcze nie było powiedziane, jeżeli nie było jeszcze ogłoszone prawo Mojżesza, Kain i Abel złożyli Bogu ofiarę. I ofiara Abla została przyjęta, a ofiara Kaina nie została przyjęta. Dlaczego? Bóg to wie, Bóg widzi człowieka, który składa ofiarę, widzi sposób, w jaki składa, widzi jego serce, nie tylko patrzy na zewnętrzne aspekty, ale na całokształt tego, w jaki sposób człowiek do niego podchodzi. Natomiast kiedy już historia się rozwinęła, kiedy Mojżesz przyszedł do narodu izraelskiego, wyprowadził z Egiptu i nadał prawo, które Bóg im ogłosił, tam były bardzo szczegółowe zasady dotyczące tego, co Bóg przyjmuje i czego Bóg wymaga i od kapłanów, i od poszczególnych ludzi. I też były zasady, które mówią, co mają robić i zasady, które absolutnie zabraniały tego, albo mówiły o tym, czego absolutnie nie mogą robić. I na przykład dostali dekalog. W dekalogu czytamy,
nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, prawda, i tak dalej. Kapłani mieli przepisy dotyczące tego, jakie ubrania mają mieć, z jakich materiałów te ubrania mają być i jak mają wyglądać, żeby mogli służyć przy przybytku. Nie było dowolności, nie było czegoś takiego, że każdy mógł tak robić, jak mu tam zaświtało w głowie, jaki pomysł mu przyszedł. Mieli określone na przykład, w jaki sposób ofiarę kadzidlaną składać. Jest opis, że synowie Arona Nadab i Abihu, cytat z 4 Księgi Mojżeszowej, 26 rozdział, 61 werset, lecz Nadab i Abihu zginęli, gdy złożyli Panu w ofierze obcy ogień. Wymyślili sobie coś takiego, czego Bóg nie polecił im i przynieśli to jako ofiarę Bogu. I to się nie spotkało z przyjęciem Boga. Co więcej, spotkało się z karą i ich śmiercią. W podobny sposób, kiedy już za czasów Dawida arka była transportowana na wozie ciągnionym przez woły i ten człowiek Uzza, kiedy te woły ciągnęły, tam prawdopodobnie o kamień ten wóz zahaczył, zachwiało się wszystko, chciał powstrzymać, żeby ta arka nie spadła z tego wozu. I co się stało? Umarł. Dlatego, że dotknął arki, co mogli robić, co było tylko dozwolone dla kapłanów. A sama arka powinna była być niesiona przez kapłanów, a nie ciągniona przez wóz, przez wozy, przepraszam, przez woły, które ciągnęły wóz. Także Uzjasz, król później jeszcze po Dawidzie, który był bardzo dobrym królem, bardzo wiele lat władał krajem i umocnił kraj, wzbogacił się ten kraj, wygrał wojny i miał dużą armię, dużo bogactwa. I ten król po tych wielu latach takiego doświadczania błogosławieństwa stwierdził, że wejdzie do świątyni i złoży Bogu ofiarę, taką, jaką składają kapłani. I Uzjasz, bo on miał tak na imię, stał się w tym momencie trędowaty. Przekroczył swoje uprawnienia, przekroczył swoje jakby pole, które było dozwolone i Bóg tego nie pobłogosławił. Co więcej, stał się trędowaty i pozostał trędowaty do śmierci swojej. Natomiast to jest Stary Testament, prawda? Natomiast w Nowym Testamencie wcale nie jest tak, że jest jakaś tam wielka dowolność, bo w Nowym Testamencie też jest określone to, co Pan Bóg akceptuje jako ofiarę, która jest Mu miła. I teraz jeżeli popatrzycie na Ewangelię Jana, to w 4 rozdziale jest spotkanie, które Jezus i rozmowa zapisana Jezusa z Samarytanką przy studni. I w czasie tej rozmowy to, co Jezus powiedział do Samarytanki, stanowi taki jeden, powiedziałbym, z najważniejszych czy największych drogowskazów, takich, co to znaczy uwielbiać Boga, co jest Bogu miłe, bo to, co Jezus do niej powiedział, możemy przeczytać w wersetach 23 i 24, 4 rozdziału Ewangelii Jana. I czytamy tak. Lecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. Bóg jest duchem, dlatego ci, którzy Go czczą, powinni to czynić w duchu i w prawdzie. Jeżeli chcesz złożyć Bogu ofiarę, którą Bóg przyjmie, Bóg oczekuje, że będzie ta ofiara złożona w duchu i w prawdzie. Ciekawe jest też, że sam Jezus, kiedy też w Ewangelii Jana mówi o tym, co dla Niego znaczyło uwielbić Boga, mówi takie słowa. W Ewangelii, to jest rozdział 17, 4 werset. Ja Ciebie uwielbiłem na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi powierzyłeś do wykonania. Ja Ciebie uwielbiłem i zobaczcie, że uwielbienie Boga w ustach Jezusa to znaczy wykonać to, co Bóg mu polecił, co Bóg mu zlecił, żeby wykonał.
Także nie jest tak, że uwielbienie Boga ogranicza się do śpiewania Mu pieśni. Prawda? Uwielbienie Boga to jest pewien całokształt funkcjonowania człowieka pod panowaniem Chrystusa. Jak to się dzieje? Jak to się odbywa? Natomiast w listach Pawła z kolei, jeżeli popatrzymy na to, co jest dobre w oczach Boga, jak to apostoł Paweł określał i czego się spodziewał ze strony tych, którzy uwierzyli w Chrystusa i byli i z pogan, i z Żydów i stanowili wtedy ten pierwszy, pierwotny Kościół, to właśnie jest ten werset z 5 rozdziału, 18 i 19, gdzie tam czytamy, jeszcze raz go przeczytam, bo czytaliśmy go na początku nabożeństwa, i nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości, ale napełniajcie się duchem, przemawiając do siebie wzajemnie psalmami i hymnami i pieśniami pełnymi ducha. A jest też drugi bliźniaczy werset, który się znajduje w liście do Kolosan, do tego bliźniaczy do tego fragmentu z listu do Efezjan. I Kolosan 3,16 brzmi tak. Niech was przepełnia słowo Chrystusa, z całą mądrością nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni płynące z natchnienia. Wdzięczni Bogu śpiewajcie w waszych sercach. I teraz chciałbym troszeczkę przypatrzeć się tym fragmentom właśnie z listu do Efezjan i z listu do Kolosan, bo popatrzcie na ten początek, tutaj szczególnie z listu do Kolosan, kiedy czytamy, niech was przepełnia słowo Chrystusa. Niech was przepełnia słowo Chrystusa. I w kontekście tego, co Jezus mówi w Ewangelii Jana do Samarytanki, że prawdziwi czciciele będą czcić Boga w duchu i w prawdzie, to widzimy, że słowo Chrystusa jest prawdą. Czyli jeżeli, innymi słowy mówiąc, jeżeli nie chcesz przyjąć poselstwa o Chrystusie, nie czcisz Boga. Jeżeli nie chcesz poddać swojego życia Chrystusowi, nawet jeżeli robisz dużo dobrych rzeczy, charytatywnych rzeczy, pomagasz biednym, poszkodowanym i tak dalej, to nie jest jakby zastępcze czy ważniejsze niż to, żeby poddać swoje życie Chrystusowi. I to jest prawda, bo dlaczego jeszcze czytamy tak w Ewangelii Jana 5:23, bo Bogu zależy na tym, żeby ludzie, którzy my, czy ja i ty, którzy dzisiaj żyjemy, czcili Jego Syna. Jeżeli ja robię dużo różnych dobrych rzeczy, ważnych rzeczy, pięknych rzeczy, czy estetycznych rzeczy, natomiast nie czczę Jego Syna, nie żyję w prawdzie i nie oddaję Bogu czci w prawdzie. I Bóg nie szuka takich ludzi, którzy nie żyją w prawdzie. A prawda jest taka właśnie, że nie można uczcić Ojca, jeżeli się nie uczci Syna. Ewangelia Jana 5:23, jeżeli zachęcam was do śledzenia tych wersetów, Ewangelia Jana 5:23 to jest taka część większego dyskursu Jezusa z ludźmi, z faryzeuszami. I on mówi w czasie tej rozmowy z nimi tak, mówi im, że Bóg nikogo nie sądzi, Bóg przekazał cały sąd Synowi, aby wszyscy czcili Syna tak, jak czczą Ojca. Zauważyliście to? Aby wszyscy czcili Syna tak, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał. Czyli pierwsza rzecz, którą widzimy, że tak powiem, i oczekuję od ludzi, jeżeli człowiek myśli sobie, że będzie czcił Boga, ale nie będzie wierzył w Jezusa, nie będzie czcił Jego Syna, to nie czci Boga. Po prostu nie czci Boga. Bo kto nie czci Syna, nie czci Ojca. Jak to się dzieje, zauważcie, jak to się dzieje, że niektórzy ludzie, słysząc Ewangelię,
przyjmują Ewangelię, wierzą Ewangelii, poddają swoje życie Ewangelii, a niektórzy słysząc tę samą Ewangelię, tego nie robią. Można powiedzieć, że jest to jak rzucanie grochu o ścianę i nie działa po prostu w ich przypadku. I właśnie teraz, jeżeli się zastanawiamy nad rolą Ducha Świętego w tym, co nazywamy uwielbieniem Boga czy czczeniem Boga, to właśnie Duch Święty powoduje, że prawda, która jest w Chrystusie, dociera do człowieka. Że ta prawda, że Jezus jest Synem Bożym, że umarł za grzechy, że zmartwychwstał, że wstąpił do nieba, że powróci, że ta prawda staje się realna. Człowiek ją słyszy i myśli w swoim sercu, tak, to jest prawda, tak, ja w to wierzę, tak, ja chcę według tego żyć. I to właśnie jest działanie Ducha Bożego, które sprawia, że człowiek jest w stanie oddawać Bogu cześć właśnie w prawdzie, ale on to czyni właśnie dlatego, że działał w nim Duch, który go skłonił, przekonał, jakoś tak ustawił, że przyjął tą prawdę, która jest związana z Chrystusem. I bez działania Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie czcić Boga w taki sposób, jaki się Bogu podoba. Nie jesteśmy w stanie tak pięknie zaśpiewać, żeby Boga zachwycić. Nie jesteśmy w stanie pomóc połowie świata. Nie jesteśmy w stanie nic uczynić, jeżeli nie uczcimy Jego Syna. To wszystkie nasze wysiłki będą wysiłkami, oczywiście z ludzkiej perspektywy, może ważnymi, może pięknymi, może dobrymi. Natomiast w Bożych oczach to będą wysiłki człowieka, który nie uczcił Jego Syna. Kiedy patrzymy dalej na te wersety z listu do Kolosan i Efezjan, to jest tam mowa o tym, że te pieśni, które tutaj apostoł wzywa, żeby śpiewać, prawda? Tutaj czytamy przez psalmy, hymny, pieśni płynące z natchnienia. Wdzięczni Bogu śpiewajcie w waszych sercach. To są pieśni, które miały treść. To są pieśni, których treścią była Ewangelia, którą treścią było dzieła, które Bóg uczynił. To są psalmy wzięte po prostu ze Starego Testamentu, śpiewane być może po grecku, bo w taki sposób pieśniami właśnie ludzie wypowiadali, wyrażali swoje emocje, swoją radość, swój smutek, swoje dziękczynienie wyrażali pieśniami od samego początku. I te pieśni, słuchajcie, wtedy, 2000 lat temu, ale też w przebudzeniach, które miały miejsce chociażby za czasów Lutra, czy później w XVIII wieku i w XIX wieku, za czasów Haddona Spurgeona, one wtedy ludzie pisali pieśni, które może miały po 7 zwrotek, każda zwrotka po 4 wersy takie długie, ale te pieśni opowiadały o rzeczach, które czynił Bóg. I ludzie, którzy słuchając te pieśni, uczyli się o tym, co czynił Bóg. Pamiętali to, co czynił Bóg. Pamiętali to, co Bóg oczekuje od ludzi. Dlatego śpiewanie psalmów, pieśni duchowych i tego rodzaju rzeczy było formą nauki, było formą zachęty do trwania w Bogu, do posłuszeństwa Bogu. I teraz, kiedy patrzymy na to, był kiedyś taki radiowy program Piosenki z tekstem. To znacie może, nie? A dzisiaj jak się patrzy na piosenki, które się śpiewa w kościele, to są piosenki bez tekstu czasami. Po prostu jest tak, że no, trudno znaleźć jakiś taki większy sens, jakieś logiczne zdanie. No jest alleluja, po ileś razy. W każdym razie to jest różnica, prawda? To jest różnica pomiędzy tymi, które to pieśni powstawały w czasie przebudzeń, w tych momentach, kiedy rzeczywiście w sposób ponadnaturalny, ale taki niezwykły działał Duch Boży
I pod wpływem tego działania powstawały pieśni, które opowiadały historię, które opowiadały o Bogu, jakim On jest. I teraz, słuchajcie, każdy z nas gdzieś tam jest wrażliwy na muzykę, lubi dobrą muzykę. Niektórzy lubią mocniejszą, niektórzy bardziej taką łagodniejszą muzykę, niektórzy klasyczną. I jak człowiek słucha muzyki, to się dobrze czuje, słuchając muzyki. Jak słucha ludzi, którzy ładnie śpiewają, to podziwia ludzi, którzy ładnie śpiewają. I tak naprawdę zauważcie, że jeżeli byliście kiedyś na dużym koncercie, na takim, co stadion był wypełniony, tysiące ludzi na stadionie, gra zespół, który jest znany, którego lubicie. Nie wiem, ja to sobie podskakujecie razem z tłumem, prawda? I się cieszycie, bo się dobrze czujecie na tym koncercie, nie? Ale i to jest taka sytuacja, że muzyka i to, co lubimy, takie wzbudza w nas emocje. I teraz jeżeli sprowadzimy uwielbienie Boga do tego, że będziemy śpiewać piosenki, które ładnie brzmią, są ładnie zaaranżowane, to tutaj niepotrzebny jest Duch Święty. Tu jest niepotrzebne działanie Ducha Świętego, bo muzyka i tak ma taki wpływ na człowieka. Po prostu. Jest efekt koncertu, efekt atmosfery na człowieku wtedy jest wywarty. I na przykład są piosenki, które sam kiedyś śpiewałem, muszę przyznać. Teraz chciałbym podać kilka przykładów i pewnie niektórzy z was będziecie na mnie patrzeć, powiedzmy, spod byka, bo wiem, że niektórzy lubicie właśnie te piosenki, a ja ich nie cierpię. Kiedyś sam je śpiewałem, ale powiem wam taki przykład. Taka piosenka jest W cieniu Twoich rąk. W cieniu Twoich rąk i TGD to śpiewa, Beata Bednarz to śpiewa. Chwytająca za serce muzyka, ale refren mówi tak. Chwyć mnie i nieś, niech niebo bliżej będzie, tak bardzo chcę w ramionach skryć się Twych. I teraz powiecie mi, czy mówi ktoś, kto mówi do Boga, czy mówi jakaś dziewczyna do chłopaka, czy chłopak do dziewczyny? Kto mówi do kogo? I kiedyś później usłyszałem piosenkę, którą śpiewał Andrzej Piaseczny. I w jego piosence refren brzmi tak. Prawie do nieba wzięłaś mnie, a wtedy padał śnieg. I powiem wam, od tego momentu nie lubię tej piosenki, tej Chwyć mnie i nieś. Bo po prostu dla mnie to nie jest piosenka o Bogu. Dla mnie to nie jest piosenka skierowana do Boga. Tam nie ma treści związanej. No ale ludzie ją śpiewają. Ludzie gdzieś tam mają skojarzenia, mają pamięć, mają jakieś swoje swoją przeszłość gdzieś tam związaną z tą piosenką. Nie? Natomiast jeżeli pamiętacie, byli u nas kiedyś pastorowie i jeden pastor, na przykład jak śpiewaliśmy piosenkę Z głosu wiary, ja chciałbym być jak Jezus, tak dobrym, pełnym cnót, z ust Jego nikt nie słyszał złych albo szorstkich słów. Taką treść ma ta piosenka. I teraz jak się słyszy taką pieśń, to sobie halo, halo, ale to nie jest tak, że nikt nie słyszał szorstkich słów od Jezusa, prawda? Jakby Syrofenicjanka prosiła o to, żeby wypędził demona z jej córki, to powiedział, że niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i dawać psom, prawda? Albo jak mówił do faryzeuszy, że są grobami pobielanymi. Albo mówi, że do ludzi, którzy go słuchali, że pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda. Prawda? To nie jest tak, że nikt nie usłyszał szorstkich słów od Jezusa, no ale piosenka jest i śpiewamy. I wtedy ten pastor się tak jakoś, no dlaczego wy to śpiewacie? Przecież to nie jest prawda, prawda? No i nie śpiewamy. W każdym razie druga piosenka też, to akurat lubię, ale inny pastor był i śpiewaliśmy piosenkę Jakże błogo będzie tam. I tam jest początek taki, że Zbawiciel idzie uwielbić nas. I jak on usłyszał, jak to uwielbić nas? Jak to ludzi uwielbić? Nas? Ludzi? Przecież Bogu się tylko, Boga trzeba uwielbiać.
Jak on mi wtedy, on nie mówił tego jakby na forum, nie słyszeliście, ale myśmy rozmawiali prywatnie, no i dał mi czadów. No słuchaj, no ty zważaj na to, co wy tu śpiewacie, nie? W każdym razie są takie piosenki, są takie treści. Ludzie może mają dobre intencje, ale wychodzi jak wychodzi. A jest jeszcze jedna piosenka, na przykład z Głosu Wiary, bo mamy takie tendencje, żeby uświęcać pewne piosenki. I ja na przykład z Głosu Wiary nie lubię takiej piosenki, która ma refren taki. Wciąż wesoło, słońce się uśmiecha nam, kwieciem ozdobioną drogą życia, do niebieskich wkroczym bram. No jak... Przecież to jest infantylne, głupie rzecz. Dla mnie, w moich oczach, nie? Ale wiem, że na przykład no, kiedyś ludzie to śpiewali, cieszyli się i taką piosenką Boga chwalili. No ja dziś, dla mnie to jest nie do przejścia dzisiaj na przykład. Bo to nie jest prawda. Życie nie jest kwieciem ozdobioną drogą. Prawda? I w pląsach nie wstępujemy do nieba. Tylko czasami jest i często jest smutek, strata, jest ból, jest rozczarowanie i trzeba sobie z tym wszystkim radzić. Każdy człowiek lubi śpiewać i teraz na przykład jest sezon kolęd i powiem wam, że nawet Richard Dawkins, znany, taki chyba najbardziej znany, utytułowany profesor Cambridge, tylko nie pamiętam, czy Cambridge, czy Oxfordu, w każdym razie on jest zadeklarowanym ateistą i wielokrotnie wyrażał się, że nawet napisał książkę, która nosi tytuł God Delusion, czyli że jesteśmy jakby zwiedzeni tym, że jest Bóg. I on mówi, że on lubi śpiewać kolędy. On lubi śpiewać kolędy w czasie świąt, bo to jest przyjemne doświadczenie po prostu. Nie jest związane z wiarą, nie jest związane z oddawaniem Bogu czci, jest związane z przyjemną, rodzinną atmosferą siedzenia w rodzinnym gronie i dobrego samopoczucia. Także słuchajcie, to nie jest uwielbienie, które chcielibyśmy Bogu przynieść i to nie jest uwielbienie, które Bóg przyjmie. Nie wszystko właśnie w związku z tym, co śpiewamy, chwali Boga. Nie wszystko, bo Bóg widzi więcej, widzi całokształt, widzi nas w tym, widzi nasze nastawienie, widzi nasze serce i to tworzy pewną całość. Na przykład jeżeli wracając do tych współczesnych pieśni, one są tworzone w taki hillsongowy powiedzmy sposób i te hillsongowe też są niektóre bardzo fajne treści, bardzo fajne angielskie treści, ale jeżeli się patrzy później na tłumaczenie polskie, to tłumaczenie polskie jest całkowicie spłaszczone, całkowicie gdzieś tam tak spłycone i nie odzwierciedla tej głębi, która na przykład ma tekst angielski. I to jest wielka szkoda, bo no, tłumacze po prostu nie jakby tego wysiłku nie podejmowali, żeby oddać jakby sens, zamysł tego pierwotnego autora, który pisał daną pieśń. Ale na przykład niektóre są udane i dla mnie taką pieśnią, którą bardzo lubię i która jest właśnie przykładem takiego współczesnego hymnu, podobnego do hymnów, które były pisane w czasach przebudzeń. To jest ta pieśń Nadzieją Mą jest Chrystus Pan. Ona ma chyba z 5 zwrotek, po 4 wersy każda zwrotka i dla mnie jest po prostu jedną z najpiękniejszych pieśni, która wyraża po prostu to, co ja myślę, to, co ja czuję, z którą się utożsamiam. Bo każdy z nas gdzieś ma coś takiego, że jakieś pieśni ma, z którymi się właśnie utożsamia, które zanosi do Boga jako taką swoją ofiarę. Natomiast też to, co się zawsze sprawdza co z mojego takiego doświadczenia, to jest to, kiedy pieśni są oparte o wersety z Pisma Świętego. Czy to z psalmów, czy to z wersety z listów, czy z objawienia. To zawsze jakieś one są ponadczasowe, te pieśni. Także to jest kwestia pieśni. Tutaj a propos tego wersetu z listu do Kolosan. Jakimi pieśniami do siebie możemy przemawiać? Dlatego zauważcie, że to nasze śpiewanie nie jest odśpiewaniem pieśni. Tutaj stoimy nie po to, żeby odśpiewać pieśni, żeby zagrać je. Stoimy tu po to, żeby rzeczywiście wyrazić to, że chcemy
Boga uwielbić, że chcemy Mu podziękować, że chcemy Go wywyższyć. Bo jeżeli, słuchajcie, ja przychodzę tutaj, czy ktokolwiek, kto tutaj stoi, czy kto w tych rzędach, w tych krzesłach siedzi, ale na przykład śpiewa pieśni, a nie ma serca swojego w tym śpiewaniu, to czy jest to coś, co się Bogu podoba? No nie jest. I słowa i czyny to jest kolejna rzecz, która jest związana z oddawaniem Bogu czci. Bo w Starym Testamencie jest bardzo dużo miejsca poświęconego temu, że ludzie mówili jedno, a robili drugie. Na przykład prorocy Jeremiasz, Amos, Micheasz potępiali powierzchowność rytuałów, które robili ówcześni im ludzie. Potępiali pokrętne serca tych ludzi, którzy przychodzili do świątyni, składali swoje ofiary, ale tak, poza tym czasem, poza świątynią, postępowali w sposób niegodny i niegodziwy. A to na przykład Jeremiasz mówi, to też pewnie znacie i pamiętacie, czy jaskinią zbójców jest mój dom? Kradniecie, mordujecie, cudzołożycie, krzywo przysięgacie, składacie ofiary Baalowi. To jest to coś, co człowiek robi jakby w tygodniu, tak? I chodzicie za cudzymi bogami, których nie znacie, a potem przychodzicie i stajecie przed moim obliczem w domu, który jest nazwany moim imieniem i mówicie, jesteśmy ocaleni, aby dalej popełniać to wszystkie obrzydliwości. Czy jaskinią zbójców stał się w oczach waszych ten dom, który jest nazwany moim imieniem? Oto i ja to widzę, mówi Pan. Także jeżeli ktoś z was myśli sobie tak, przyjdę w niedzielę, będę śpiewał i będę uwielbiał Boga, ale w 6 dni wcześniej, przez te 6 dni przed niedzielą postępował tak, jak tutaj przed chwilą przeczytałem, może nie dosłownie, ale nie żył zgodnie z Bożą wolą, to w tę niedzielę, kiedy przychodzi i staje przed Bogiem, to nie uwielbia Boga. On jest w takiej sytuacji, jak ci ludzie, których Jeremiasz potępia. Uważa, że będąc nieposłusznym Bogu na co dzień, przyjdzie w niedzielę, zaśpiewa pieśń, pobędzie na nabożeństwie i może od Boga oczekiwać ochrony, błogosławieństwa, no bo przyszedł na nabożeństwo. No nie. Prawda? To jest coś takiego, że jeżeli mówimy o uwielbieniu Boga, to słowami Jezusa uwielbiłem imię Twoje, wykonałem dzieło, które mi zleciłeś. Jeżeli znamy Bożą wolę, wiemy, co Bóg chce, żyjemy kierowani Jego wolą, to żyjemy w ten sposób, który prowadzi też nas Duch Święty. I wtedy, przychodząc na nabożeństwo, przychodzimy z nastawieniem wdzięczności i radości, że chcę oddać cześć i chwałę Bogu, któremu przez cały tydzień oddawałem chwałę, a teraz oddam tę chwałę w gronie innych ludzi też, którzy też chcą Mu oddać chwałę i cześć i błogosławieństwo. Micheasz, czasami jest tak, że myślimy, że jak człowiek płacze, to na pewno uwielbia Boga. A Micheasz, oto mówi jedną rzecz, którą im zarzucił, to to, że poszli za innymi bogami i mówi, a oto druga rzecz, którą czynicie. Zraszacie łzami ołtarz Pana wśród płaczu, zauważcie, czyli mamy taką tendencję, żeby zawsze traktować płacz jako taki wyraz najszczerszych intencji. Nie? Zraszacie łzami ołtarz Pana wśród płaczu i westchnień, lecz On nie może już patrzeć na ofiarę, ani jej przyjąć łaskawie z waszych rąk. Micheasza 2,13. Oni przynosili ofiary, na przykład, ale przynosili ułomne koźlaki i jakieś takie ułomne owce, które miały wadę. To Bóg im mówi przez Micheasza, zanieście taką ofiarę swoim namiestnikom, zobaczcie, czy będą zadowoleni. Mówi Micheasz, oszukujecie mnie, pytają się, w czym cię oszukujemy? Mówi, w dziesięcinach oszukujecie, nie przynosicie całej dziesięciny. Ale przychodzą do Boga i proszą o łaskę, o błogosławieństwo i mają poczucie, że mają do tego prawo. Także tego rodzaju postawa nie uwielbia Boga. W Nowym Testamencie faryzeusze byli takim przykładem rozdźwięku pomiędzy tym, co mówili, a tym, co czynili.
I Jezus właśnie im najbardziej zarzucał, że Bóg jest bliski ich ustom, a sercom daleki. W Ewangelii Marka czytamy w 7 rozdziale, 6 werset tak. On zaś im odpowiedział trafnie. Izajasz powiedział o was, o budnikach w swoim proroctwie. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem jest ode mnie daleko. Bóg patrzy na całość. Nie tylko moje wargi, nie tylko moje rytuały, ale całość, całokształt mojego życia. Moja wola, moje emocje, mój rozum, moje myślenie. Cały człowiek jest zaangażowany w uwielbianie Boga. I albo to czyni uczciwie i realnie, albo sam siebie gdzieś tam ukłamuje. W Nowym Testamencie natomiast też bardzo wyraźnie i mocno brzmi wezwanie do tego, żeby żyć świętym życiem. Żeby odrzucić ze swojego, żeby żyć w sposób godny Ewangelii, żeby może przeczytam fragment z listu do Tesaloniczan, 1 Tesaloniczan 3:13. Niech Pan umocni wasze serca, abyście byli nienaganni w świętości wobec Boga, naszego Ojca, gdy przyjdzie nasz Pan Jezus w otoczeniu swoich świętych. To jest tylko jedno z wielu miejsc. Ale jest wezwanie do tego, że lud, który jest pod panowaniem Chrystusa, jest wezwany do tego, żeby żyć świętym życiem. I na koniec a propos uwielbienia, jest też taki wątek, który jest od Starego Testamentu aż do Apokalipsy się ciągnie. I ten wątek nosi nazwę Nowa Pieśń. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę kiedyś, ale ta Nowa Pieśń, Ona rozbrzmiewa w psalmach, o niej jest mowa u Izajasza. W Starym Testamencie jest zapisana pieśń Mojżesza po tym, jak przeszli Morze Czerwone suchą stopą, zostali uratowani przed Egipcjanami. Potem są psalmy, w których jest wiele pieśni. Mowa jest o tym, że chór w świątyni Salomona składał się z 300 ludzi, którzy byli szkoleni w śpiewaniu i na zmiany śpiewali w świątyni Bogu na chwałę. Jest w Nowym Testamencie zapisana pieśń Marii po tym, jak słyszała anioła Gabriela zwiastowanie. Jest pieśń Symeona. Właśnie pieśniami jesteśmy w stanie jako ludzie wyrazić nasze emocje, naszą radość, nasz smutek, naszą wdzięczność. I w psalmie, tylko po jednym takim przykładzie właśnie z psalmu z Izajasza i z Apokalipsy przeczytam właśnie a propos tej nowej pieśni, która to będzie pieśń, którą będziemy Bogu zanosić jako już ci, którzy są na wieki z Nim, którzy Go wywyższają, którzy Go chwalą, którzy są zdolni, powiedziałbym tak, do tego, żeby to uczynić. Alleluja, śpiewajcie Panu pieśń nową. To jest Psalm 149, wers 1. Pieśń Jego chwały w zgromadzeniu ludzi Mu oddanych. Pieśń nową w zgromadzeniu ludzi Mu oddanych. Mam tutaj odnośniki do wielu innych psalmów, gdzie jest mowa o nowej pieśni. A na przykład Izajasz mówi 42:10. Śpiewajcie Panu pieśń nową, psalm ku Jego czci, z krańców ziemi. Wy, płynący morzem i to, co w morzu mieszka, wyspy oraz wy, ich mieszkańcy. Apokalipsa 14:3. Śpiewali oni jakby nową pieśń, rozbrzmiewała ona przed tronem, przed czterema istotami, przed starszymi. Nikt nie mógł się tej pieśni nauczyć oprócz 144 tysięcy tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Także jeżeli ktoś z was, tak jak ja, martwi się, że nie umie śpiewać, to po zmartwychwstaniu będziemy w stanie nauczyć się nowej pieśni i razem z tymi wszystkimi, którzy w podobny sposób położyli swoją ufność w Jezusie Chrystusie, będziemy w stanie nauczyć się nowej pieśni. I tą nową pieśnią będziemy w stanie chwalić Boga w sposób taki właśnie godny Boga. Nie wiem, czy mieliście kiedyś taki żal, czy taki smutek, taki zawód, że chcielibyście Bogu coś ofiarować, coś, co ma wartość, a nie macie co. Mieliście taki moment? Że chcielibyście na przykład zaśpiewać albo coś, ale po prostu patrzysz na to, co masz i myślisz, to fałsze po prostu.
Ale przyjdzie czas, że to, co przyniosę Bogu, to będzie pieśń nowa, która będzie Bogu miłą wonnością i którą On przyjmie, którą On usłyszy. Także myśląc o tym, czym jest uwielbienie, czym jest wywyższenie Boga, co to znaczy przynosić cześć Bogu, nie możemy myśleć, że Bogu można przynosić, co nam się podoba. I On powinien być z tego zadowolony, bo przynieśliśmy Mu to, co nam się podoba. Musimy przede wszystkim wiedzieć i rozumieć, że Bóg oczekuje od ludzi, że ludzie uczczą Jego Syna. Jeżeli tego jeszcze nie ma w życiu człowieka, to niewiele, to inne rzeczy nie mają wielkiego znaczenia tak naprawdę. Bo w ostatecznym rozrachunku to właśnie będzie się tylko liczyło. Czy ja albo ty w tym życiu, w tym czasie, który został dany, uwielbiłem Jego Syna. To znaczy uwierzyłem Mu. To znaczy poddałem swoje życie pod Jego kierowanie. To znaczy wyznałem Go przed ludźmi. Jeżeli nie, to całość tego mojego życia jest życiem człowieka, które nie uczciło Jego Syna. Tak więc, jeżeli można tak powiedzieć, jeżeli Duch Boży pobudza człowieka do tego, żeby uczcić Jego Syna, to człowiek nie powinien się opierać. Nie powinien mówić, a później, a może nie teraz, a może innym razem, a może nie w tym roku. Tylko powinien pójść za tym. Bo jeżeli takie pragnienie się budzi w sercu człowieka, to jest to pragnienie, które wzbudza Duch Święty. Bo Duch Święty działa właśnie w taki sposób, żeby uczcić Syna. Bóg widzi więcej niż to, że ktokolwiek z nas przyszedł na nabożeństwo. Widzi całokształt naszego życia i cały tydzień. Widzi treść serca każdego z nas, z którą przychodzimy na nabożeństwo. To z jednej strony jest może powiedzmy budzi dreszcze, bo przed Bogiem się nic nie ukryje, a z drugiej strony jest czymś, co uwalnia. Czymś, co powoduje, że nie muszę udawać przed Nim. Że mogę być przed Nim i przyjść do Niego, a nie uciekać od Niego. I mogę stanąć przed Nim w prawdzie, a nie próbować się maskować, ukrywać i w jakiś sposób tuszować coś, co wydaje mi się, że powinno być ukryte. Nie powinniśmy myśleć, że jeżeli będziemy natomiast świadomie ukrywać jakiś grzech w swoim życiu, że przychodząc na nabożeństwo będziemy uwielbiać Boga. Bo nie będziemy. I na koniec ostatni werset, którym chciałbym zakończyć, który jest z psalmu 50. Ten psalm w 23 wersecie mówi tak. Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, a temu, kto nienagannie postępuje, ukaże zbawienie Boże.